Miła artystyczna niespodzianka czekała na wszystkie mamy z gminy Obrazów. Dla Ciebie, mamo, pod takim tytułem odbyło się poniedziałkowe wydarzenie w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie. W poniedziałkowe popołudnie tuż po godzinie 17 sala widowiskowa w Samorządowym Centrum Kultury wypełniła się mamami, dla których dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Obrazowie przygotowały moc artystycznych atrakcji. Tak jak co roku, tradycyjnie od lat przygotowujemy Dzień Mamy, jako też również Dzień Rodziny i zaangażowane są w tą część artystyczną wszyscy uczniowie od klasy 0 do klasy 8. Pamiętamy o tym, że największym skarbem na świecie jest mama, czyli najpiękniejsze słowo, słowo jedyne, niezastąpione, słowo, które nigdy nie zawodzi, kochana mama. Zgromadzone w tym miejscu mamy nie kryły wzruszenia. Pani Dorota, która bacznie przyglądała się występom swoich dzieci, przyznała, że jest dumna z tego, co zaprezentowały. Jest ogromne wzruszenie, widząc nasze dzieci występujące. Myślę, że u każdego rodzica łezka wokół się kręci. No i przede wszystkim duma. Duma z tak wielu umiejętności, z tak pokazanej, zaprezentowanej wielkiej miłości do rodziców. Pani Katarzyna, która wspierała maluchy również na scenie, powiedziała o tym, że miło jest obserwować swoje pociechy na scenie, szczególnie dedykujące utwory swoim mamom. Jest to bardzo wyjątkowe święto. Jestem mamą czwórki dzieci, więc moje serce rośnie. Jest to bardzo miłe obserwować moje dzieci, które mówią o tych uczuciach nie tylko na co dzień, ale też od święta. Przedstawiają piękne programy artystyczne. No i serce rośnie wtedy. Jak przyznał wójt Krzysztof Tworek, święto mam w Obrazowie organizowane jest co roku. Jednak po raz pierwszy w takim wydaniu. Po raz pierwszy, można powiedzieć, łączymy siły, czyli łączymy występy dzieciaków naszych szkół i Biblioteki Centrum Kultury, bo tak już niedługo będzie się nazywała biblioteka. No i cóż, robimy wszystko, żeby wyciągnąć po czasie COVID-u rodziców, a zwłaszcza mamy. I jak widać, przy pełnej sali jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani i to będzie dalej nas nakręcać i dawać nam siłę do tego, żeby robić kolejne tego typu uroczystości. Z pełnej sali w nowym budynku Samorządowego Centrum Kultury cieszy się również dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Wójcik, który przyznaje, że początkowe założenia co do tego kulturalnego obiektu spełniają się w ponad 100%. Takie było nasze założenie, żeby Samorządowe Centrum Kultury, w którym się znajdujemy, było takim, można powiedzieć, sercem, kulturalnym sercem gminy Obrazów. I od razu można powiedzieć, że razem z panem wójtem i z radnymi i ze wszystkimi, którzy z nami współpracują, ruszyliśmy z kopyta. W tamtym roku mieliśmy spektakl teatralny, którym, można powiedzieć, zainaugurowaliśmy działalność tego Samorządowego Centrum Kultury. A teraz mamy koncert. W przyszłości jeszcze 24 czerwca już zapraszam na Noc Świętojańską. No i na pewno Europejskie Święto Jabłka, 12 września. Po występach artystów ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie na scenę weszli soliści i muzycy z Filharmonii Krakowskiej i Łódzkiej, którzy zaprezentowali najpiękniejsze utwory musicalowe, opery i operetki. Katarzyna Kaszluga, STV Info.